Pewnie spodziewacie się, o co chodzi, ale szczegóły to może przyjaciele Piotra. Dobra. Piotrze, parę lat temu powiedziałeś mi idź i brój więcej. No to nabroiłam. Chcę ci serdecznie podziękować. Akcja była partyzancka. TW Rock Service działa, jak widać. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za cierpliwość, za wszystkie koncerty, za radio. Kochamy cię po prostu. Tak, tak, gromki brawa, naprawdę nie bójcie się tych braw, bo należą się Piotrowi. Piotrze drogi, do tych kwiatów, grafiki, która mam nadzieję ci się podoba. Chcielibyśmy również dołączyć kilka słów od nas. A te słowa zawarte są w tej księdze. Tak się wzruszyłam. Ta księga jest trochę inna, specjalna. Ponieważ idziemy z duchem czasu, księga jest facebookowa. Ponieważ oprócz tego, że spotykamy się na koncertach, to również gromadzimy się wokół ciebie, twoich audycji, twojego radia Rock Service FM właśnie na Facebooku. Tam na stronie grupy słuchaczy Radia Rock Service FM poznajemy się bliżej, dzięki czemu kolejne koncerty są nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale również rodzinnym spotkaniem. Bo jesteśmy taką wielką, dużą, muzyczną rodziną, dla której przewodnikiem jesteś i zawsze będziesz dla nas ty. Ta księga, Piotrze, tak jak czasami się zdarza w życiu, nie zawiera tutaj żadnego hejtu. Tu znajdziesz tylko i wyłącznie same ciepłe i życzliwe słowa skierowane do ciebie. Ja wiem, co tam jest napisane, więc do księgi dołączam paczkę chusteczek. I chciałam powiedzieć, że jak już tę księgę zamknęłam, to jeden z twoich przyjaciół, który tutaj również swoje słowa zamieścił, tak to podsumował, że jesteś takim pięknym przykładem, uosobieniem w zasadzie słów Czesława Wimela, jednym z ich adresatów, dzięki którym ten coraz bardziej dziwny świat jeszcze się kręci. Dziękujemy, że jesteś. Wszystkiego dobrego. No nie, bo ta jest droga, no zawsze, zawsze była droga. A o, za to mi na Lizardzie opuściłem taka, a na 15 lat na ten. Nie wiem, czy ktoś jeszcze będzie coś mówił, ale słyszę, że już chyba nie. Bezalkoholowy szampan oczywiście, tak? Bo dzisiaj wszyscy muszą być w formie do końca. Piotr nie decyduje się nic powiedzieć, wzruszenie odebrało mu mowę. Oczywiście Piotr najlepiej wyraża siebie i muzykę, którą prezentuje na antenie Radia Rock Service FM, ale pewnie też w prywatnych rozmowach tutaj gdzieś z wami. Nie, na pewno nic? Na pewno ani słowa? Ja jestem tak wzruszony i tak za nie mówiłem, bo ja nic nie wiedziałem, że... No dziękuję wszystkim po prostu strasznie. I do was najcieplejsze fluidy, jakie tylko potrafię wysyłać. Bardzo, bardzo dziękujemy raz jeszcze pierwszy. Dziękujemy serdecznie przyjaciołom, Piotrowi. I myślę sobie, że możemy rozpoczynać.